No dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na dość nietypowym filmie, w którym poruszymy kwestię jednego z nas, jednego z członków Watahy, który zajmuje się nietypowym zawodem. Sam określa siebie jako drugi najstarszy zawód świata, czyli wykonuje zlecenia typowo jak najemnik, typowo wojskowe, typowo tajne przez poufne, przez bliżej nieokreślone. Cóż, mamy tutaj kilka pytań przygotowanych. Część jest od was, od widzów. Część jest ode mnie i przede wszystkim witam serdecznie Venkarta. Kłaniam się nisko. Słuchaj, pierwsze pytanie, które chciałbym ci zadać w tej formie pseudo-wywiadu, ponieważ nie można ukryć, nie jestem dziennikarzem i nigdy nie aspirowałem do takich twórczości, to jest, czy planowałeś zostać najemnikiem i wykonywać taki zawód? Nie. Ja zawsze od dziecka chciałem być wojskowym, dlatego poszłem do szkoły wojskowej, potem do szkoły oficerskiej. Potem jak mi się kariera w Wojsku Polskim skończyła, otworzyła się furtka przez mojego ojca chrzestnego, gdzie wymigrowałem do Rosji, tam się zaciągnąłem do armii i tak naprawdę tam poznałem ludzi, którzy właśnie byli, służyli w prywatnej armii. Czyli byli, można powiedzieć, że byli najemnikami, choć tak się nie określają, bo to jest jednak różnica, bo oni byli bardziej żołnierzem korporacji byli niż najemnikiem. To jest różnica. I dzięki nim poznałem ludzi, którzy mi to po prostu umożliwili pójść w ten kierunek, bo w to chciałem iść. Po prostu wojna była czymś, co od dziecka mnie fascynowało. Może to brzmić chore, jak może wojna fascynować. Zwłaszcza ta bardziej krwawa, nie tego, co pokazują gry czy filmy, bo jednak prawdziwa jest o wiele gorsza. I po prostu tak wyszło w praniu, najprościej powiedziawszy, nie? Że wojna to był mój narkotyk od dziecięcych lat, kiedy jeszcze nasłuchałem się ojca i dziadka, jak opowiadali, jak oni służyli w wojsku, wreszcie poszedłem dalej i tak po prostu o tym wyszło, że zostałem najemnikiem. Sam tego nie planowałem, sam planowałem zostać stricte żołnierzem Wojska Polskiego. Z jakich przyczyn ci to się nie udało, ewentualnie nie podobało? A na czym polega teraz twoja praca? Nie udało się dlatego, że tam nie pamiętam jak to dokładnie było, znaczy tak nie pamiętam ten. Po prostu weszły nowe przepisy, nowe ustawy, etc. Przez co wszystkich żołnierzy wysłano na ponowne przeszkolenie, znaczy nowe, ponowne testy sprawnościowe i testy psychologiczne i psychologiczne obrałem. I dlatego mnie wywalili z wojska polskiego. Z ruskiej armii odeszłem sam. Tam były pewne spięcia, które no, uznałem, że nie będę mi tak bawić się, to już nie jest moje widzimisię, tylko było widzimisię przełożonych, więc to było po prostu obustronne zgodzenie się na rozwiązanie po prostu powiedzmy umowy, tak? Ja po prostu zerwałem, miałem po prostu, był koniec, to jakbyś masz normalną robotę, rozwiązanie umowy, dziękuję, podanie rągi, dzięki za po prostu do widzenia i tyle. A teraz, no i nie mogę narzekać na brak pieniędzy. Jest to w miarę w porządku, bo mam jasno powiedziane, lecisz tu i tu i tu, czy lecicie tu i tu i tu, bo to też zależy. Robicie to i to i to i tylko to mnie interesuje, co robicie w wolnym czasie, kiedy macie przerwy, kiedy macie temu, wiecie, jak dla mnie nawet rozbijacie po kurdelach. Po prostu macie zrobić swoje. Niektórzy to cieszyli z takiego wolnego czasu. Taka prawda, są najemnik ma tą przewagę nad zwykłym żołnierzem, ma o wiele większą swobodę działań. Żołnierz stricte musi trzymać rozkazów i musi uważać, co robi, czego nie robi. Żołnierz, tak samo jak policjant, jest tak naprawdę rozliczany z każdego oddanego strzału, zwłaszcza jak jesteśmy na terenie neutralnym lub opanowanym przez naszych sojuszników, że to jest teren niezabezpieczony, wtedy jesteśmy rozliczani z każdego strzału. Najemnik nie jest. Mojego szefa i ludzi, którzy są przedstawicielami między nami a nim, interesuje tylko to, żeby było zrobione to, co nam zostało nam zlecone. A czy my to okupimy setką ofiar, czy jedną ofiarą, dość się nie interesuje. Nieważne, czy to była ofiara zbędna, czy niezbędna. To jest tak zwany błąd statystyczny, który jesteśmy w stanie podjąć, jesteśmy w stanie po prostu zdzierżyć, bo nikt nas tego nie rozliczy, nas się media nie rzucą jak hieny na truchło jakieś. Rozumiem. Popełnić pewną historię, która akurat brałem udział przy takiej sprawie, akurat jako pomoc do eksperta kryminalistyki w zakresie balistyki. Mieliśmy taką sprawę, że był policjant i policjantka na służbie, policjantka na pierwszej w zasadzie nocy swojej służby
patrolowali teren i natknęli się na osobę, która po prostu nie zgodziła się na wylegitymowanie i zaczęła uciekać przed nimi. Uciekła do samochodu, udało jej się wsiąść do tego samochodu i w momencie, w którym odjeżdżała, starała się staranować policjantów, po prostu z premedytacją, wiesz, ich przejechać. Policjanci, policjantka i policjant oddali strzały ostrzegawcze. Nie zareagował, samochód wręcz nawrócił i ponownie kierowca starał się ich rozjechać, zatem podjęli decyzję o tym, żeby przestrzelić mu opony. Nie strzelać w kierowcę, tylko wiesz, w opony, żeby uszkodzić samochód. Wyobraź sobie, że drugi strzał oddany przez tą policjantkę trafił w asfalt, nie trafił bezpośrednio w nadwozie czy w kole. Odbił się od asfaltu, przebił po szycie i spodnią część samochodu i trafił uciekiniera w głowę. Do śmierci rykoszet. Tak. Właśnie wypadek z użyciem broni palnej. Nie, dziewczyna, ta sytuacja była około kilkunastu lat temu, do dzisiaj się za nią ciągnie. Więc to w kontekście właśnie rozliczania chociażby służb mundurowych, czy chociażby takich ugrupowań jak armia, kontra najemnicy. Słuchaj, przechodząc do przy okazji tego trzeciego pytania, jakie trzeba mieć predyspozycje wszystkim do takiego zawodu, który wykonujesz? To powiem tak. Ogólnie nie ma ściśle norm, które trzeba się trzymać. Jeśli ktoś był na komisji wojskowej, powiedzieli mi, jesteś zdatny do służby wojskowej, to równie dobrze możesz wiedzieć, że jesteś zdatny do bycia najemnikiem. U nas, tylko że tam cię badają fizycznie, psychicznie i tak dalej, najemnikiem tak naprawdę jesteś czysto ochotnikiem. Wiadomo, że jeśli chcesz wstąpić do szeregów prywatnej armii czy jakiejś kompanii, organizacji najemnej, to oni mają swoje reguły, wszystko ten, swoje kategorie i tak dalej. Ale jeśli chcesz zostać wolnym strzelcem czy kontrahentem jak ja, to nie masz ściśle form, które musisz się trzymać, żeby zostać najemnikiem. Możesz być, ja mam dobrą budowę fizyczną, więc ja nawet często słyszę od ludzi, że Mnie widząc, po prostu się boją przez moją posturę i tak dalej, ale u nas są ludzie, którzy wyglądają jak dzieci, jak nastolatek, 16-17 lat, kudrlawy i niezbyt niepozorny, ale chłop ma wiedzę na temat medycyny ogromną, że nawet się śmiejemy, że jego ręce są szybsze niż śmierć, bo jest w stanie się szybciej podskładać niż śmierć, to będzie zabrać twoją duszę. Więc jeśli ktoś jest dobry z biologii, z chemii, informatyki, matematyki, to może nie być stricte najemnikiem typu siepacz, jak to się popularnie nazywa, to spływa do wynajęcia, czyli po prostu idziesz, zabijasz i wracasz, tylko być kimś, kto na przykład jakoś bardziej finezyjnie wykonuje dane zlecenia, bo takie czasami klienci się zdarzają, że mają być jakoś finezyjnie wykonane. Są ludzie, którzy po prostu nie potrafią strzelać z broni, przynajmniej jakichś tam takich podstaw nie znają, jak się z tym obsługiwać i tak dalej, ale mają wiedzę po prostu z innych dziedzin, dojść, że potrafią cię zagazować. Bo ty możesz być naprawdę dwumetrową, trzymeblową szafą, mieć swojego kałacha, strzelbę, cokolwiek, czy nawet być strzelcem wyborowym, ale nic nie zrobisz człowiekowi, który się chowa się za ścianą, za żelbetonem, czy inną pancerną przeszkodą, a on do ciebie rzuci małym granatem, który ma w sobie dość toksyn, żeby zabić pół miasta. To nic z tym nie zrobisz. Dlatego nie ma stricte powiedziane, musisz tak i tak, tak i tak. Nie. Masz wiedzę informatyczną, no to możesz zostać najemnym hakerem, jak to się te niektórzy określają. Możesz być po prostu osobą, która będzie działała, bo często też to się zdarza, jak na przykład hakerzy zamiast się do więzienia są wcielani w państwowe szeregi, nazwijmy to, służb mundurowych, żeby po prostu chronić system informatyczny i tak dalej. Nie ma stricte powiedziane, nie ma tych sztywnych ram, że tak i tak ma być, to musisz spełniać. Tak naprawdę może być każdy najemnikiem, kto chce, niezależnie od płci, wieku i tak dalej. O tych hakerach to ci powiem, że słyszałem, nawet pisałem częściowo o nich w swoich akurat pracach naukowych. W Chinach jest na przykład taka jednostka jak KPT-1, wdzielająca właśnie zdolnych ludzi, wyszukująca ich nawet na uniwersytetach, którzy znają się na technologiach, po prostu często informatycznych, ale także takich, jak mówisz, biologiczne, chemiczne i wcielają ich do armii. Ewentualnie przestępcy komputerowi, którzy dostają propozycje nie do odrzucenia, że albo idą do niezłego kicia, albo trafiają po prostu do takiej jednostki. Krótka piłka, gdzieś w więzieniu, albo pracujesz dla nas. Tak, ale za normalną pensję, za mieszkanie, za wszystko, wiesz, pełny wikt i opierunek.
Słuchaj, a takie. A to, że się włamali do Pentagonu, to mały szczęk. No właśnie. Słuchaj, a takie jeszcze pytanie, które było niezwiązane z tym, co tutaj masz. Jak odróżnić w takim razie ugrupowanie typowo armii mafijnej od takiej armii korporacyjnej czy najemniczej? Tak naprawdę nie da się. Nie da się, ponieważ musiałbyś tych ludzi znać. Nie mówię, że zmieniaj nazwiska, ale musiałbyś po prostu ich poznać. Dla najemnika. Złotym mottem najemnika jest, za tego to da więcej. Dla nas jest się forsa. U nas możemy dostawać każde zlecenie, wystarczy, że pieniądze się, chaj się zgadza, a druga strona wystarczy, że rzuci więcej i obracamy się o 180 stopni i napierdalamy do tych, co myśmy więcej pracowaliśmy. W szeregach mafii czy o innych przestępczych jest tak, że tam już są kodeksy, zwłaszcza jak mówiłeś o mafii, tam już są stricte reguły, kodeksy i tam już jest lojalność przede wszystkim. Bo jak nie, dla najemnika lojalność jest tak duża, najemnik, powiem tak, lojalność najemnika jest tak duża, jak jego wypłata. Dlatego najemnicy są uważani za znakomitą broń, ale broń obusieczną, bo wystarczy, że ktoś rzuci większą sumę i nawet ty możesz o tym nie wiedzieć, ale może być podwójnym agentem. Bo najemnik dostał więcej, tylko to go interesuje. Nie da się tak stricte na pierwszy rzut oka rozróżnić, kto jest najemnikiem, kto jest żołnierzem korporacji, a kto jest po prostu częścią organizacji przestępczej. Rozumiem. Dla najemnik tego nie rozróżni na pierwszy rzut oka. Bo najemnicy też są opłacani przez wszelkie organizacje przestępcze, tylko właśnie po to, żeby ich nie powiązać, że to oni to zlecili. Dla najemnika, mówię, liczy się głównie forsa i tylko to najemnika interesuje. A dla kogo, po co, dlaczego, to tam, co mnie to interesuje, aby hajs się zgadzał, aby nagroda przewyższyła koszty i ryzyko. Rozumiem. Wiesz co, trochę podobne jest to do tego, jak powiedzmy funkcjonuje tutaj nasze AW, ABW, czy BŚ i tak dalej. To są zawody, którymi się zwyczajnie chwali. I generalnie będziesz na przykład na przyjęciu rodzinnym u cioci mówić, że zajmujesz się czymś tam, powiedzmy w agencji wywiadu albo w innych miejscach. Tak samo będzie chyba u ciebie, że chociażby z najemnikami. Powiedz mi natomiast, na ile praca najemnika jest zgodna z tym, co okazują filmy szeroko rozumiane? Nie? Mamy mnóstwo materiałów w stylu Predatora, czy tam Navy Seals, w Polsce znane jako komandosi morscy, czy komandofoki. Odnieś się do tego, jak bardzo jest ta rzeczywistość filmowa prawdziwa? Jest dość duwy akurat. To właśnie też zależy, jaki film weźmiemy, bo w większości filmów, którym ja widziałem, czy o których słyszałem i tak dalej, to najemnik po prostu był nie pokazywany jako najemnik, tylko jako prywatny żołnierz, który na przykład wybrano mózg czy coś takiego, bo ich lojalność jest zbyt duża jak dla najemnika. Dla najemnika liczy się to, żeby jak najdłużej przeżyć, żeby jak najwięcej kasy zebrać. Jak najemnik usłyszałby, nie wiem, weźmy, że jak są często popularne, że jakiś bandzior, który chce zniszczyć cały świat, ma swoją prywatną armię, i jest ostatnie sceny są jak armia amerykańska, to najczęściej są pokazywani, szturmują dane laboratorium, żeby nie robić tego wirusa, rakiety, czegoś innego. To by najemnik uznał pierdolę to, rzuciłby broń i by spierdolił, albo by się poddał. Bo wie, że jak pójdzie do kicia, najemnicy mają często tak rozbudowane swoje prywatne kontakty, żeby poszedł do więzienia na max parę lat. Max, bo mamy tak rozbudowaną tą siatkę, wszystko, że nasze wyroki nie przekraczają 10 lat najczęściej. Jasne są wyjątki, jeśli kogoś złapią na gorącym poczynku, to ten, ale jak tak, to by chłop dostał 10 lat, to sobie wyrzucił, musiałby do zawodu. W grach właśnie, w filmach i grach tego nie pokazują, że na przykład najemnika idzie przykupić, bo to jest człowiek, jak tego liczy się forsa. No i często w filmach i grach są pokazywani jako zbyt lojalni, i bo jeśli mówimy już o brutalności i tak dalej, to by się zgadzało, bo jak powiedziałem, najemnik nie ma restrykcji, które nakłada państwo na swoją armię czy inne służby mundurowe. Najemnik ma o wiele większą swobodę. On może mordować, gwałcić, plądrować, aby misja się zgadzała, aby zrobić to, co szef kazał. A to inne to jest już małe piwo, tak? Ale w firmach po prostu są często pokazywani jak zbyt lojalni. To już są, nie nazwałbym tego stricte, że to są, mówi się, że to są najemnicy, najemników, ale to są już po prostu żołnierze. Bardziej już to są bardziej ludzie, żołnierze korporacji, których mówiłem, lub właśnie jacyś tacy ludzie, którzy są w szeregach organizacji przestępczych, bo ich lojalność jest duża. Więc mogą mówić, że to są najemnicy, ale bardziej właśnie już mówię, moim zdaniem to są ludzie, żołnierze korporacji lub jacyś organizacji przestępczych, niż stricte najemnik, bo najemnika liczy się to, jak najdłużej przyjeżdżać, żeby jak najwięcej zarobić.
i nigdy nie podejmie się najemnik zadania, które nagroda nie przewyższy, nagroda nie rekompensuje zagrożenia oraz kosztów, bo też różnica jest taka, że najemnik zawsze idzie głównie ze swoim sprzętem, jaki była prywatnie, a nie jest z tyłu zapatrywany przez państwo. No wyjątki są właśnie w przypadku najemników, którzy wstępują w szeregi kompanii czy organizacji najemnych, oni mają swój własny system i tak dalej, ale taki kukrachent czy strzelec, czy nasz, jak to się mówi, po prostu wolny strzelec czy skład do wynajęcia, to już są z tych, te najczęściej swój własny sprzęt dajesz. Mhm, rozumiem. Więc w filmach po prostu pokazują ich jako zbyt lojalnych. To mówię, to nie byłby najemnik, prawda? Taki żywy najemnik. To się działo w prawdziwym świecie, to coś takiego by nie miało miejsca, bo raz, najemnika, dla najemnika zakończenie wszystkich wojen i tak dalej jest złe, to znaczy, że nie będzie zarabiał, że straci robotę. Dwa, to jest zbyt duże ryzyko. No wiadomo, że jak chłop powie, że buduje rakietę, która ma zniszczyć świat, wiadomo, że do niego nie przystąpi, bo wiadomo, że wszystkie inne państwa się na niego rzucą. A powiedz mi, znasz może jakieś fajne filmy, które byłbyś w stanie polecić innym członkom Watahy, które powiedzmy dość dobrze by to oddawały? Nie spotkałem się z takim filmem, który by dobrze to oddawał. Nie spotkałem się nigdy. A powiedz mi jeszcze... W sumie, chociaż nie, czekaj, w sumie kiedyś był, jest, nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny i tak dalej. Raczej powinien być. Film pod tytułem Kaznodzieja z karabinem. Ogólnie tam chłop, który jest, bo tam to się dzieje, że Amerykanie to mają ten swój system tych wieży trochę inny, tam na przykład są nie księża, tylko ci, że w ogóle normalnie mieć rodziny i tak dalej i wykładać te kazania i tak dalej, nie? I tam na przykład była taka scena, że on wyjeżdża do Afryki, my też mogą się mieć filmy, ale podejrzewam, że to był właśnie ten film, tylko mi przychodzi na myśl, żeby się zgadzało z tym całym tłem i tak dalej, że była taka scena, jak właśnie grupa najemników porywała moje dzieci, i nagle ten kaznodzieja z policją skakują na nich, ci najemnicy są otoczeni i wszyscy z nich mierzą. Co robią najemnicy? Rzucają broń i się poddają. W większości filmów pewnie też do krwawej jatki. A to był jedyny film, gdzie widziałem, że ci faktycznie najemnik odpuszcza, bo wie, że nie ma szans, a grunt to przyjrzy, żeby jak najwięcej walczyć, żeby jak najwięcej zarobić. Powiem ci, że wśród nas, czyli na generalnie całej społeczności Watahy, jest jeszcze jedna osoba, która wykonuje twój zawód. I jak z nim rozmawiałem w sumie niedawno, bardziej kilka dni temu, to stwierdził, że on doskonale rozumie twój tok rozumowania i nawet czasem dość ekspresyjny charakter wypowiedzi. No, jak będziesz chciał to później powiedzieć, nie powiem ci dokładnie. Chyba wiem, o kogo chodzi, ale nie mów, proszę, jestem pewien, nie będę powiedział, bo na nie jestem pewien. O tą samą osobę chodzi. Dobra, więc wiesz, nie chcę go ujawniać, bo nie chcę też, nie wiem, czy się na to zgodzi. Po prostu, ale powiem ci, że po prostu rozumiał to, co mówisz i też chciałbym z nim porozmawiać, bo właśnie mnie interesuje, jakim on typ najemnika jest, bo w sumie rozróżniamy trzy rodzaje najemników. Wolnych strzelców, i organizmów. Z tego, co mówił, to już nie pracuje w zawodzie, ale wykonywał ten zawód przez okres roku. Kolejne pytanie, słuchaj, które tutaj mamy, jest, czy jesteś jedynym obcokrajowcą u swojego szefa? Jak pisałem wtedy w tym na live, nie. Ogólnie są tu głównie Rosjanie, ale można spotkać praktycznie wszystkie nacje świata. Są na przykład Amerykanie, Brazylijczycy, Kanadyjczycy, Francuzi, kilku Niemców, nawet dwóch Polaków jest, o których wiem. Może być ich nawet więcej, ale jest jeszcze dwóch Polaków. Ogólnie powiedzmy, jakbyśmy mieli to rozbić na procenty, to jest tak z 73-74% Rosjan, a cała reszta to jest już mieszanka taka. Wszystkiego i niczego, nie? Gadacie po rosyjsku, prawda? Rosyjski, tak. Znaczy to jest tak, między sobą to różnie bywa, bo to między sobą to możemy, jeśli ktoś, głównie to jest angielski, rosyjski, ale jeśli mówimy o misjach i tak dalej, to trochę jak w Legii Cudzoziemskiej. To jak gadamy między sobą, to swoja sprawa, bo to gadamy, wiadomo, rosyjski, angielski, nawet polski, francuski i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli są już, jesteśmy w trakcie misji, w trakcie zlecenia, to są wydane rozkazy po rosyjsku. To jak w Legii Cudzoziemskiej, tam też masz mieszankę kulturową, ale rozkazy są po francusku wydawane, więc trzeba gadać po francusku. Tak samo u nas, jak już jesteśmy w trakcie akcji, są misje i tak dalej, są zlecenia, które trzeba zrobić, to polecenia i wszystko, co z tym związane, już mówił, są po rosyjsku. Mm-hmm. A jak długo pracuje najemnik? Jak długo wytrzymuje? Bo może tak powinno się zadać to pytanie.
tak naprawdę to akurat, tak jak powiedziałem, wytrzymuje, bo nie ma czegoś takiego, że no, pracuję do 60 i dziękuję, do widzenia. Spotkałem kilku najemników, którzy byli po 60, nawet jednego 70-latka i nadal pracował czynnym najemnikiem, czynnie pełnił zawód. U nas nie ma czegoś takiego jak ograniczenie wiekowe. Wiadomo, że jak ktoś przyjdzie do ciebie 80-paru latek, to raczej nie dasz mu zlecenia, bo to wiadomo, no, wystarczy sobie taką sytuację, tak, wiesz, do jakiejś pracy w kopalni przyjdzie ci 90-paru latek czy 80-paru latek, to wiadomo, że tej roboty mu nie dasz, bo wiesz, że długo nie pociągnie. Ale nie ma stricte powiedziane, do którego roku życia będziesz pracował, nie? Ile wytrzymasz, ile zarobisz, ile odłożysz. Żeby sobie, powiedzmy, tą emeryturę mieć, nie? Bo jak w przypadku najemników, co występują, nie wiem, to właśnie ciężko ich jest nazywać, znaczy ich często najemnikami organizacyjnymi, czy kontrahentów, jest tak, że my mamy na papierze, że jesteśmy jako ochroniarze najczęściej, ale nie zawsze, i po prostu dostajemy swoją pensję i tam mamy, że jak stricte masz w robocie ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej, składki emerytalne, to też nie zawsze. Ale ogólnie najemnik pracuje do kiedy on będzie oznaczał, że już ma dość, i będzie żył z tego potem, co odłożył. No, najczęściej to są duże sumy. To są bardzo potężne sumy, bo najczęściej to są zlecenia spłacone w amerykańskich dolarach albo w euro. Co się zdarzają w innych walutach, ale to najczęściej są to dwie waluty, więc to są potężne pieniądze. Z tego idzie odłożyć na emeryturę. Więc stricte nie ma po prostu powiedziane, do którego będziesz pracował. Nie? Wiadomo, że już tak jesteś po tej 60, to już masz mniejszą szansę, że ktoś ci weźmie, da zlecenie, czy pozwoli ci dalej pracować. Ale tak nie, do kiedy wytrzymasz po prostu. Mhm. Powiedziałeś o umowach. W takim razie jakie są? Czy ty jesteś związany jakąś oficjalną umową, to te kontrakty, na jakie to w zasadzie działa? Każdy kontrakt i czy zlecenie jest inne. Kontrakty mają tą przewagę nad zwykłym zleceniem, bo to jest na piśmie. To tam jest oczywiście, wykorzystywane są kluczki prawne, jakieś niedociągnięcia, luki w systemie i tak dalej. Ja na przykład to mogę powiedzieć spokojnie, bo w sensie komunikowałem z przełożonymi w tej sprawie. Ja jestem oficjalnie zatrudniony jako ochroniarz. I dostaję za to pensję i tak dalej, i tak dalej. A co, że czasami trzeba ubrudzić sobie ręce, bo tak każe szef, no to już swoją drugą, to jest drugi wymiar. To jest taka porządna premia za wykonanie tej roboty, nie? Coś w rodzaju takiej dodatkowej trzynastki. No coś tak mówię, to okej, taka potężna premia, jak wiesz, na przykład, nie wiem, jest jakieś pilne zlecenie w robocie, nie ma rąk do pracy, a ty się zgadzasz, żeby przyjść, powiedzmy, ten 7 dzień czy 6 dzień z rzędu, mimo tego, że powinieneś mieć już wolne ustawowo, prawnie i tak dalej, a ty przychodzisz na 12 godzin i łupisz jak maszyna i dostajesz za to premię taką oficjalną lub nieoficjalną, nie? Też zależy tam systemu. Bo większość zleceń za częściej jest to umowy są ustne. Bynajmniej ja się z tym spotykałem, bo wiem, że to zależy od osoby, która daje zlecenie, czy daje kontrakt. Bo kontrakty zawsze są na papierze, żeby wszystko było pisać glanco się pizdeczkę, jak to się mówi. Ale w przypadku zleceń od prywatnych ludzi, to zawsze są umowy ustne i to jest wiadomo, to wielu trzeba wspomnieć, no to jaką ja mam pewność, że w położeniu zlecenia dostanę w Polsce. Dostaniesz, bo nikt nie pozwoli sobie na to, żeby nie dać ci forsy, bo to jest wiadomo, ktoś ci zleca przykładowo, nie wiem, jakiś człowiek, nie wiem, boss kartelu narkotykowego zleca szukanie żony, dziecka, komendanta policji, potem za bardzo węży. No wiadomo, że ci dano za to hajs, będą się bali, że ty z tym pójdziesz, że ty mogłeś nagrać rozmowę dyktafonem nawet głupim, czy telefonem, pójdziesz z tym do mediów, pójdziesz z tym do policji, czy cokolwiek innego i to rozgłośnisz. Dla najemnika nieważne jest to, czy się o nim gada, czy się o nim nie gada, bo nam nic nie można oficjalnie zrobić, dopóki nie ma się twardych dowodów. Dopóki się nie złapie na przysłowioną rękę, bo mamy zbyt bardzo rozbudowane najczęściej, bo nie zawsze, jeśli ktoś się żółto działem zaczyna, no to nie będzie miał tej siatki, powiedzmy, znajomości rozbudowanej. A jakie są w takim razie konsekwencje, słuchaj, za chociażby niedotrzymanie warunków kontraktu, umowy, przypuśćmy, dostajesz jakieś zlecenie i rozważmy dwie sytuacje. W pierwszej sytuacji zawalacie sprawę i nie jesteście w stanie jej zrobić, wracacie bez wykonania. Natomiast druga, celowo jej nie realizujecie, z jakichś przyczyn prywatnych. Dobrze, teraz powiem o tym drugim, czyli jak z powodów prywatnych.
Jeśli masz farta, to po prostu cię wypierdalają i też, jeśli pojedziesz na misji typu kontrahent czy organizacyjny, to po prostu jesteś w trybie natychmiastowym wywalany i no masz, wiesz, masz po prostu musisz mieć wydany człowiek, organizacja jest za ciebie cięta, bo przez ciebie stracili sporo forst. I tyle. Jeśli natomiast jesteś wolnym strzelcem i wykonałeś przyczyn prywatnych, najczęściej jest za ciebie wystawiany list gońby. Nieoficjalny oczywiście, ale z innymi najemnikami, którzy mogą ci powiedzmy pić piwo, będziesz tak, że za dwa dni będą do ciebie mierzyć kurwa z karabinu, nie? Czy z innego sprzętu, bo trzeba cię szukać, bo za ktoś za ciebie dał force, bo przez ciebie stracił trzy razy tyle, ile warty jest twój łeb. Albo coś innego poszło nie tak. W przypadku, kiedy natomiast nie uda nam się wykonać misji, to nie ma konsekwencji, jeśli mówimy o kontrahentach czy o organizacyjnych, to nie ma zbyt jakichś konsekwencji, bo zawsze jest. Nigdy nie możesz czegoś pewnie na 100%, tylko zawsze, bo zawsze jest ten 1,99%, to jest fakt, zwłaszcza, że pojawi się ten 1%, który nie przewidzisz. I tutaj jeszcze nie ma jakichś takich surowych, czego ty dostaniesz 1000 batów na plecy, czegoś takiego, nie. Zazwyczaj jest coś takiego, że no mówi się, trudno żyje się dalej, wbrew pozorom, bo nie jesteś w stanie przewidzieć przyszłości. W przypadku no, wolnego strzelca to zawsze jest tak, że no, nie dałeś rady, masz łatkę, że nie dałeś rady, przez to możesz trudniej zdobyć zlecenia, czy nawet potrafi ci ktoś dać w mordę, albo coś innego ci zrobić, bo zawiodłeś. W przypadku nie, no, zawiodłeś, bo coś pokazało się, że nie wiem, ładunek, który trzeba było zdobyć od ludzi, ci ludzie go wysadzili dla bezpieczeństwa, to co nic nie poradzisz na to, nie? Więc przełożony, że tak powie ci, że mówi się trudno, nie każdą misję wykonasz. W przypadku zwykłego zlecenia to będzie no, już o wiele gorsza kara. Najgorsze są jak prywatny pobudek, tylko cię trochę jest najgorzej, nie? Będę masz największe konsekwencje, bo mówię, są przypadki, kiedy kogoś skazano przez to na śmierć, bo zbyt dużo forsów poszło w ciul, bo patrzysz tak, wartość ładunku poszła się walić, koszty tego wszystkiego, przygotowań, sprzętu i tak dalej, poszły się walić. Więc tak naprawdę powiedzmy masz 3-4, powiedzmy masz grube pieniądze, które poszły z dymem, bo nie przewidziałeś czegoś. Jeśli natomiast pobudek prywatnych, no to ty jesteś odpowiedzialny za to, że tego nie zrobiłeś. Więc te wszystkie pieniądze są sumowane i przykładowo połowa z tego jest wyznaczona na twój łeb. Bo tyle ktoś wycenił, że twój łeb jest wart tyle i tyle. Bo stracił 3 razy więcej. Więc jeśli nie wykonasz misji, bo nie dało się jej wykonać, to mówię, jeszcze jesteś w stanie to jakoś tam przeżyć. Po prostu albo dostaniesz łatkę człowieka, który nie jest w stanie wykonać najprostszego zadania, bo to są misje przez zleceniodawców, przełożonych i tak dalej. To jak w prawdziwym życiu też myślisz, że skoro system pokazał, że da się to zrobić, to znaczy, że da się to zrobić, bo system jest pewny 100%. Ale wiesz, że człowieka nie jest w stanie zrobić, przyjdzie człowiek, tak? To jak na przykład ludzie tutaj są w stanie cię wysadzić, żeby tylko zachować informacje, zabić, popełnić samobójstwo i tak dalej. Rozumiem. Powiem szczerze, że prowadziłem zajęcia kilka lat temu w WSPOL-u, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkoliłem policjantów. Miałem tam z nimi kilka przedmiotów. Jednym z nich były na przykład medycyna sądowa i jeszcze poza tym chociażby zorganizowane grupy przestępcze. I mieliśmy zajęcie na temat Jakuzy, w której po części oni się mieli do tego przygotować, po części ja je prowadziłem w formie wykładowej. I w Jakuzie jest dość taki śmieszny, a raczej straszny bym nawet powiedział, system represji dla osób, które nie wykonują właśnie jakiegoś zlecenia. Tam każdy żołnierz, który zawinił i nie zrealizował swojego zadania, miał obciąć sobie palec. Więc można też było często policzyć, powiedzmy u żołnierzy Jakuzy, że jeżeli brakowało im iluś tam palców, to ile raz zawiedli. Więc to, ale to wiesz, to już są grupy mafijne, bardzo stare. No właśnie, to właśnie też różnica między właśnie takim żołnierzem korporacji, żołnierzem mafii czy najemnikiem. No. Najemnik nie da się uciąć palca. Tak sam z siebie, bo tak każe honor, lojalność. No, w przypadku korporacyjnych żołnierzy, czy tej mafii, Jakuzy, tam lojalność, te zasady są dość mocno usementowane, przez to są ludzie w stanie gotowi zrobić. A najemnika nie, no, utnął mi palec wskazujący, to jak ja będę strzelał, nie? Jak to odpowiedni zasób? Będę musiał się uczyć teraz środkowym palcem pociągać za pusa, albo serdecznym.
Zaczynali od małego palca. No to też, to już są szczegóły, nie po prostu mówię tak jak ten, nie? Najemnik po prostu nie pozwoli sam siebie okalić poważnie, bo wie, że to wpłynie na jego przyszłość, po prostu na przyszłość zlecenia. Dlatego zawsze najmniej daje z siebie 100%, jeśli już przyjmuje zlecenie, czy leci na misję, czy tam cokolwiek, zawsze daje z siebie 100%, żeby jak najbezpieczniej z tego wyjść. Bo też jak do prywatnych pobudek, też jakie to byłyby prywatne pobudki, bo jeśli ktoś czegoś nie zrobi, bo mu wiara zakazuje, no to już jest pretekst, dla którego przełożonego nie będzie problemu wystawić, czy zleceniodawcę wystawić nagrodę za czyjś łeb. Jeśli tego nie zrobił, bo ryzyko było za duże, to też jest w stanie się tłumaczyć, jesteś w stanie jakoś tego wybrnąć, powiedzieć coś zrobić, powiedzieć, powiedzmy na przykład, sorry szefie, nie zrobiłem tego, ale ryzyko było zbyt duże, mogliśmy stracić ładunek, mogliśmy także poświęcić zbyt dużo ludzi, dla których wyłożyć zbyt dużo kasy, nie? Czy ten takiego człowieka jakoś jeszcze przemówić, ale nie zrobiłeś tego, bo nie zabiję dziecka, bo nie zabijam dzieci. Wracasz, nie zrobiłem tego. No to twoje życie było mniej warte niż wybić tego bachora, to sorry, no. Rozumiemy. Powiedziałeś też, że jest to opłacalne finansowo, więc to jest też część jednego z ostatnich pytań, ale druga kwestia, którą można by tutaj odwrócić, nie wiem, czy kontrakt ci nie będzie zabraniać o tym mówić, jak realizowane są w ogóle wypłaty? Pieniądze są dręgi? To jest kryptowaluta? To są przelewy? Znaczy tego nie, to powiem tak, bo tego nie zabrania kontrakt, bo już nie mogę powiedzieć o sumach, stricte o sumach, ale jak to się ten... Nie, sumy nas nie interesują, sposób. Sposób? Zależy, jak się dogadasz. Może być to przelew na konto, może być to gotówka do ręki, może być to w formie przedmiotu, wartościowych kamieni, wartości jakieś złoto, metale szlachetne, cokolwiek, jak się dogadasz. W przypadku kontrahentów zazwyczaj to jest tak, że to są po prostu za same bycie, że samo podpisanie kontraktu dostajesz wypłatę na konto albo do ręki, a bonusy, premie dostajesz już nieoficjalnie. W przypadku organizacji są to zawsze oficjalne pieniądze, bo taki jest ten system tego działania. Są to pieniądze tak samo, albo to są zazwyczaj to jest gotówka i to jest gotówka do ręki albo taką. Bo jeśli chodzi już o zlecenia dla wolnych strzelców, czy jakieś takie prywatne bardziej sprawy, że jak na przykład, bo też kontrakt, zależy to wszystko od kontraktu, czy wszystko zależy jaki jest kontrakt ułożony i tak dalej, bo wiem, że organizacyjni nie mają takiej swobody, bo na przykład jak ja mam wolne, to mi nikt nie zabrania, żebym między tym czasie wolnym, gdy mam urlop tak zwany, wykonał dla kogoś innego zlecenie, dopóki ta osoba nie jest przeciwnikiem mojego szefa oficjalnego. A to, że ja się na przykład dogadam, że zamiast gotówki chcę ile sztuk amunicji, jakąś broń, jakąś fajną furę, czy złoto, metale szlachetne innego rodzaju, czy cokolwiek, to już jest kwestia dogadania się. Znam najemników, którzy w ogóle nie przyjmują gotówki, tylko na przykład jest taki jeden najemnik, który przyjmuje tylko i wyłącznie wypłatę w rudach żelaza. Nie wiem po co, ale tak przyjmuje wypłatę. Może łatwiej mu je spieniężyć, później ewentualnie chce czegoś uniknąć. Wiesz, mamy tutaj jeszcze pytanie chociażby od jednego z widzów Navy Seals. Na część tych pytań odpowiedziałeś w stylu, jak ci się udało zostać najemnikiem rosyjskiego bogacza, to powiedziałeś, że przez po prostu swoje tam kontakty, które nawiązałeś. Ale jak to jest, że możesz normalnie powiedzieć po co, gdzie i kiedy lecisz na misję, cytując pytanie? Jeśli to jest tak, to są tak zwane kruczki prawne. Powiedzieliśmy tak, kiedy? Co ci da informacja, że powiem, że 11 czy tam 12 czy 30 wylatuje drugi koniec świata, Filipiny, żeby pokaz siły. Co ci to mówi? To nic ci nie mówi, mówi tylko ci, kiedy mam wylecieć i że pokaz siły. Pokaz siły jest rozumiany, można rozumieć na wszelaki sposób. Najczęściej pokaz siły to jest prezentacja armii. Ale też dla niektórych pokazem siły może być komuś połamanie palców. Pobicie kogoś, zabicie i tak dalej. To są kruczki prawne, którymi się światowi prawnicy, czy nawet tacy bardziej ogarnięci prawnicy posługują, bo to są informacje, które nic nie dają. To takie tak samo, wrócisz, jak chcesz kogoś, nie mówisz po imieniu nazwisku, tylko powiesz ksywę, to ci da ksywa. Nie wiem, popularne ksywy, łysy, rudy. No to co to, że? To jest tylko ksywa. Rudych, łysych może być parę milionów na świecie.
I który wyjdzie, o którego ci chodzi? To co, lecę na drugi koniec świata, co z tego? Filipiny, a może jak ja jestem nawalony i pierdolę od rzeczy? To są kruczki prawne, to są takie niedopowiedzenia do ciebie bycia. Nie do końca tak nie zabrania, tak? Bo to, nic, to nie są żadne znaczące informacje. Dlatego ja o tym mogę mówić, że tam 5 miałem wylot na Filipiny do tego i tego miasta. No, słuchaj, ja do tego i tego miasta miałem wylot, no a czy ja w tym mieście siedzę? Czy ja może tak naprawdę tam tylko miałem wylot, a sam mi gdzieś indziej potraktowali? Pokaż siły to samo. No. Pokaż siły to jest też zrozumiane, jak powiedziałem. Głównie jak ktoś mówi pokaż siły, to sobie wyobraża armię, która marszem filadowym prezentuje broń, jakie uzbrojenia mają i tak dalej. Ale jak na przykład, weźmy to na przykład organizację przestępczą. Dla nich pokazem siły będzie wysłanie kilku ludzi, którzy mają kogoś pobić, pomać mu palce, puścić coś z dymem. Żeby pokazać, że to jest pokaz siły, bo my nie żartujemy, że to sobie. Mogę o tym mówić, bo to nie są żadne znaczące informacje, to nie są szczegóły. Ja nie powiedziałem, kto mnie tam wysłał, po co, co ja dokładnie będę robił i z kim. To są właśnie rzeczy, które są najbardziej znaczące. To, że ja powiem, że to, tamto, sramto, że co poleciałem, to nic nie znaczy. To są nic niewarte informacje. Każdy, kto powie, że ma jakieś tam wiedzę, nawet nie mówię, że był na wojnie i tak dalej, nie wiem, zaciągnął się do armii, poleciał do Syrii i tak dalej, to nie ma znaczenia, bo taki człowiek wie, że to, że ktoś powie czyjś pseudonim, powie jakąkolwiek nazwę, to nic nie znaczy, dopóki nie poznasz szczegółów, bo cała historia ludzkości pokazuje, że często czegoś niedopowiedzenie, powiedzenie jednego słowa za mało, za dużo, ale też tak, żeby się zaraz było wycofać, jest bardzo znaczące. Dlatego ja o tym mogę mówić, bo to nie są żadne znaczące informacje. Ja wiem, że się powtarzam, no ale to ciężko tak po prostu wytłumaczyć, dlaczego mogę. No po prostu mogę, bo to zapewnia mi kontrakt i to nie są po prostu znaczące szczegóły. Ja nie mogę po prostu mówić o szczegółach. A powiedz mi, bo tutaj jest jeszcze jedno pytanie od Navy Seal, tylko ja przeczytam pytanie i jeszcze przeczytam wyjaśnienie do niego, bo ono jest dość długie i wymagałoby tego. Co znaczy 120 kul w magazynku w momencie, gdy wyciąga pistolet ASG? Tu mówię o momencie, gdy graliście w Total War Three Kingdoms Co-op. Każdy, kto miał styczność z bronią palną, potrafi znaleźć różnicę między dźwiękiem naciąganego plastiku a prawdziwej broni. Dlatego nigdy nie spotkałem się, by osoba korzystająca z broni taśmowej używała przy nich nazwy magazynek. Rozumiem slogan podczas akcji, by szybko, mówiąc, dostać amunicję, a nie na przykład taśmę klejącą. W końcu podaj taśmę, może dwojako zrozumieć, lecz dalej przeważnie oznajmia się brak amunicji, a nie prośbę o podanie mu jej. A więc tak, zacznijmy po kolei. Broń ASG. Powiem tak, nie mówię, że nie ma doświadczenia wojskowego, nie miałeś nic obyty z bronią, bo może być obyty z bronią, tylko wtedy zróbcie sobie skuplanie, znajmniej coś takiego. Wejdźcie na Discorda, jeden niech będzie miał replikę ASG, drugi będzie miał prawdziwego kałacha. Wtedy było przeładowanie kałacha 70-74. Wersja modyfikowana przeze mnie samego. To dość ważny szczegół. Bo ogólnie, jeśli ktoś kiedyś się interesuje tematem, wie, że większość rosyjskich broni jest łatwo modyfikowalna. Nawet własnoręcznie jest w stanie to zrobić, bo to są bronie proste w budowie, gdzie słowo mi uciekło, jakby to powiedzieć, gdzie ten dostępne luzy przez wszystkie te, powiedzmy, to co konstruktor przewidział, jakie mogą być luzy i tak dalej, są dość wysokie. Przez co idzie coś tam włożyć, czegoś coś wyjąć i tak dalej, i tak dalej. To będzie tak. Ale mówię, weźcie tak, jeden niech sobie weźmie prawdziwego kałacha, jeden sobie weźmie replikę tego kałacha i niech to przeładują. Wtedy zrozumieć, czemu to może brzmieć, bo nie zapomnijmy, że mikrofon, jeszcze to było tak. Ja to powiedziałem, to przeszło dalej i mógł być ten dźwięk. To była prawdziwa broń, ale jeśli tak mu się wydawało, tak słyszano, to spoko. Powiedziałem 120 kul. Są magazynki tego rodzaju, są zwykłe, podwójne, powiększane, magazynki bębenkowe, czy bębnowe, jak kto woli. Są większe magazynki bębnowe i są też bronie modyfikowane, jak mój kałach, który jest ładowany taśmą. Jest normalnie, wygląda tak, że zamiast stricte magazynka, tego wkładam, przeładowuję, otwieram górną osłonę, kładę taśmę, zamykam, przeładowuję i mam broń ładowaną taśmową. To jest zwykły kałach, który jest bronią karabinem szturmowym, który może normalnie trwać w łapie.
jeśli chodzi o slogan i tak dalej, to wszystko też zależy, kto gdzie jak służy, gdzie jaki do jakiej sekcji jest przypisany, bo mamy ciężką piechotę, lekką, zmechanizowaną, sekcję broni ciężkiej i tak dalej, strzelców wyborowych, drużyny snajperskiej i tak dalej. Ja u nas na przykład jest coś takiego, że my często mówimy jedno, a to znaczy to w ogóle co innego. U nas dawaj magazyn, nie oznacza, że ktoś da ci magazynek, wbrew pozorom. Dla nas, jeśli dawaj magazyn, oznacza, że ktoś daje ci skrzynkę za amunicją. O co on jeszcze byłby pytał, jeśli możesz przypomnieć? Generalnie, że można właśnie to zrozumieć dwojako i że on nie spotkał się z tym nazewnictwem. Odniosłeś się do większości tych pytań, które tutaj przedstawił, bo ja może jeszcze dodam od siebie, że pewnie duże znaczenie ma też forma smarowania tej broni, dźwięku, przesuwanych szyn przy przeładowaniu, bo też wiele razy słyszałem przeładowanie karabinu, chociażby przeładowanie pistoletu z laboratorium, powiedzmy, kryminalistycznym, przy badaniach też balistycznych na różnego rodzaju poligonach, gdzie oddawaliśmy po prostu strzały próbne. Natomiast powiem ci szczerze, że też Navy Seal tutaj możliwe, że zawinił też może trochę mikrofon, który na pewno zniekształca część dźwięku. Dlatego właśnie powiedziałem to, żeby sobie taki test zrobili, bo na przykład ja raz miałem taką sytuację, bo też zależy, bo też tak powiem trochę o tym ASG, bo jeśli kupimy jakieś takie droższe te repliki ASG, to są naprawdę bardzo dobrze tutaj jakości wykonane. I sam miałem nieraz styczność w prywatnym życiu, bo ja prywatnie też lubię sobie pojechać z humplami na ASG się strzelać. I naprawdę widziałem takie repliki, które tam miały swoją cenę, ale ja miałem, jak to się potocznie mówi, flashbacki z Wietnamu. Naprawdę, chłop stał z repliką na plastikowe kulki, tam chyba kaliber tych kulki to było 6 mm. Ja byłem pewny, że on do mnie celuje z kałacha, nie? Bo tak była dobrze wykonana replika. No, część tych replik jest, powiedzmy, w połowie tak droga jak prawdziwa broń. No, to też ma się... Ja z kolei miałem w ręku, wiesz co, prawdziwego Famasa, akurat francuskiego. I powiem ci szczerze, że w życiu nie spodziewałem się, że magazynek czy generalnie przeładowanie może chodzić tak gładko, tak łatwo. To w żadnego tak naprawdę przeładowanie tej broni, odbezpieczenie jej i przygotowanie do strzału zajmowało chwilkę i można to było zrobić jednym palcem. I też dźwięk tego był gładki, był jednolity, więc... No też właśnie wszystko można by to uznać, mam w ręku zabawkę. Naprawdę, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że wszystko zależy też jakiej broni trzymamy, bo większość broni jest wykonywana fabrycznie. To wszystko robią maszyny, a człowiek tylko potem to składa i strzela, patrzy, czy to działa, czy to się rozlatuje w łapach. Na przykład często jest takie fajne takie powiedzenie na temat ruskiej broni. Brzydka, toporna, ale niezawodna. To jest prawda. Były różne, można internet pełny filmików, kiedy chłop otwiera osłonę różnego rodzaju kałachów, wsypuje garść piachu, zamyka i on strzela jakby nigdy nic. Sam znam sytuację. A zrób to samo z M4 amerykańską. No co, no fajna broń, ale już trzeba ją specjalnie czyścić, nie? No właśnie. Ja na przykład mogę powiedzieć, że miałem sytuację coś takiego. Mogę o tym powiedzieć, bo tego mi kontrakt nie zabrania, bo to wtedy nie byłem jeszcze na kontrakcie. Było zlecenie ochrony magazynu pewnego prezesa, który miał tam jeszcze towar, który trzeba było ewakuować z. No, patrowaliśmy teren wokół tego magazynu i natrafiliśmy się na trupa. Trupa jakiegoś tam bojownika, czy tam kogoś tam, nie pamiętam, z której dokładnie był z frakcji, z której strony barykady. Trup leżał tam co najmniej 3 miesiące. Pożarty, pogniły, smród niesamowity. Kopnęliśmy go na bok, po co miał kałacha. Przeładowaliśmy kałacha i działał normalnie. A to była 47, legendarna. To jest właśnie największa zaleta broni, bo tam, gdzie człowiek ma ciężko, też ma broń ma ciężko. Dlatego wielu ludzi mówi, że ruska broń wygląda dziwnie, jest jakaś taka toporna w używaniu, jest jakaś taka nie do końca dobrze leży w dłoniach czasem i tak dalej, ale tej broń nie trzeba czyścić. Dostaniesz, jak ona wyjedzie z fabryki, dasz ją żołnierzom i on może do końca życia z nią służyć, bo nie wiem, ja nieraz ją wyczyścić. Dopóki czegoś specjalnie się ze mnie stanie, jakiegoś takiego poważniejszego. No, nie bez powodu. Nawet specjaliści od broni palnej nazywają tam podarek kałasznikowa właśnie najlepszymi karabinami na świecie. Michał Kałasznikow, jeden z największych konstruktorów broni palnej w historii.
No dobra, słuchaj, bo nam się już długa ta rozmowa robi. Chciałem Ci podziękować. To, co powiedziałeś, było bardzo ciekawe. Było na pewno rozwijające. Mamy na kanale mnóstwo ludzi wykonujących najróżniejsze zawody i jestem przekonany, że większość z nich nawet nie jest świadoma tego, jak świat ich otacza, jakie zawody można wykonywać, czym można się parać tak naprawdę po to, żeby zarabiać na chleb w taki sposób, jak się lubi, prawda? W taki sposób, jaki daje satysfakcję. Niekoniecznie praca musi polegać na siedzeniu od 8 do 8 przed komputerem w biurze i wklepywaniu różnego rodzaju tabelek. Można też wykonywać inne rzeczy, tak jak ty, czasem też nie do końca, chociażby można powiedzieć, nie powiem nielegalne, powiem, że może na granicy prawa. No bo tak naprawdę, sobie ci przerwę, tak naprawdę życie najemnika to jest takie balansowe, takim jest linia między legalem a nielegalem, a najemnik stoi rozstrzygu między na tą linią, nie? Jedną nogą na legalu, drugą nogą na nielegalu. To tak to odbywa, No tak to jest ci tam powiem, że zawsze. do niedawna ja też właśnie pracowałem w takiej szarej strefie związanej z działalnością na YouTubie, bo w Polsce to był totalnie, nikt nie wiedział nawet jak sobie z tym poradzić, więc sprowadzanie podatku z tego wszystkiego, Tak, czy... wiem, słyszałem nawet historię, że słyszałem sytuację, że niektórzy czy rozliczyli się jako billboard ten, nie? Tak, Reklamowy. tak. Ja na przykład się rozliczałem przez pewien czas jako najem przestrzeni reklamowej, bo nie byli mnie w stanie inaczej zaklasyfikować. No. Więc to naprawdę, i tak jak urząd skarbowy, więc to była szara strefa. Zresztą miałem też pytanie od urzędu skarbowego, musiałem się nawet tłumaczyć w związku z tym, ja tam przedstawię wszystkie dokumenty związane z firmą i tak dalej. To rozmowa już na inny temat. Dobra, Benkar, słuchaj, dzięki serdeczne. Cieszę się, że zgodziłeś się na tą rozmowę. Na pewno nie docenię to nie tylko ja, ale także inni. Fajnie, że mamy taką bogatą społeczność w naszej grupie Wataha. No cóż, no mam nadzieję, że zostaniesz z nami dłużej. Nie dasz się tam zabić, ani też nie zrobić niczego głupiego, co poskutkuje wyeliminowaniem ciebie z grupy, bo nie wrócisz do nas już, więc trzymamy wszyscy dla ciebie kciuki. Tak, proszę cię. Ludzie cię Jestem lubią. gorszy niż flagi egipskie. Ja zawsze wracam. No i niech tak będzie. Dobra, słuchaj, to O tutaj. sobie tylko powiem jeszcze ostatnie zdanie. Dawaj. Ludzie, kiedyś spotkałem się z takim powiedzeniem, dość mądrym, dość fajnym, dlatego to powtórzę. Żadna praca nie hańbi, ale wypłata już tak. I tego się trzymajcie. No ja się spotkałem tylko że żadna praca nie hańbi, że wstydzić się należy kraść. Tym się tak, to mi na przykład moja mama kiedyś tłumaczyła, ale... Akurat mogę iść, tylko w fakcie, że musimy już ten kończyć, bo ja też dostałem tutaj informację, że się wspierać. Powiem tak, skreślić rząd do ruchu, bo zależy, kogo okradamy. No tak, z której strony patrzeć? Dobra, dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Pękar, to zawsze możecie zapytać o coś w komentarzach. Jeżeli będzie chciał i będzie miał taką wolę, odpowie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ewentualnie jeszcze jak coś pójdzie mi na Discordzie, tam jest, widać, że to jest który to ja, możecie pisać zapytania, się nie wstydźcie, tylko piszcie po prostu wprost, a nie piszecie, ludzie, to jest klawiatura, nie ma się do pisania, nie mówicie tyk, 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 żyn, tyk, 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 żyn, tylko piszcie wprost, a jest jak się będę mógł, to odpowiem, a nie miałem pizdard zapytań, które nie mogłem odpowiedzieć, bo nie wiedziałem, co z tym chodzi. No, niestety tak czasem jest. Dobra, dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Byli z wami Ragnar i. Nie było mnie. Jego tu nie było. Nigdy nie istniał. Nie pamiętacie tej rozmowy. I Benkart. Cześć. Do widzenia. We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. This document mentions a new Nidad captain who sends prisoners to Urien and Polita for interrogations. He's got to know where our lovebirds are. But he's sitting in the new Nidad firebase.